Małgorzata Korzuchowska świeci brzuchem. Fani pod wrażeniem. Ależ ma pani formę. Tylko pozazdrościć. Małgorzata Korzuchowska tegoroczną majówkę zaczęła pracowicie. Aktorka zabrała się za intensywne ćwiczenia. Pokazała, w jak miłych okolicznościach przyrody przyszło jej dbać o sylwetkę. Uwagę fanów od razu zwróciła jej doskonała forma. Małgorzata Korzuchowska 27 kwietnia obchodziła 53. urodziny. Jedna z najbardziej znanych polskich aktorek w mediach społecznościowych wyjawiła, że została zaskoczona przez swoje przyjaciółki, które z okazji jej święta zorganizowały wypad do podwarszawskiego spa. Zaskoczyły, wzruszyły i uszczęśliwiły mnie niesamowicie. Był tort, szampan, pogaduchy i tańce do rana. Zapamiętam to na długo. Teraz jeśli pogoda dopisze, otworzę sezon grillowy w gronie rodziny, zdradziła w rozmowie z Faktem. Aktorka otrzymała także wyjątkowy prezent od bliskich. W ramach urodzinowego prezentu dostałam bilety na koncert Darii Zawiałow i z tego się cieszę. Dla mnie budowanie wspomnień jest znacznie ważniejsze i bardziej cenne niż prezenty materialne, podkreśliła w rozmowie z tabloidem. Mimo upływu lat Małgorzata Korzuchowska jest w doskonałej formie. Właśnie pokazała, czemu ją zawdzięcza. Małgorzata Korzuchowska pokazała, jak ćwiczy. Ależ ma pani formę. Tylko pozazdrościć. Małgorzata Korzuchowska majówkę postanowiła uczcić w wyjątkowy sposób. Aktorka zabrała się za intensywne ćwiczenia. Na Instagramie opublikowała zdjęcie z tarasu, na którym widać matę i ciężarki do ćwiczeń. Nic się samo nie zrobi. Takie hasło na 1 maja i na całe życie. Co wy na to? Napisała na Instagramie. Na fotografii aktorka pokazała się w shortach i krótkim topie. Fani od razu zwrócili uwagę jej umięśniony brzuch. Ależ ma pani formę. Tylko pozazdrościć, Małgorzatka, teraz to już przeginasz z tą formą, Wolf. Super. Zazdroszczę, ale jestem tak leniwa, czytamy w komentarzach. Zdjęcie Małgorzaty Korzuchowskiej znajdziecie w galerii na górze strony. Małgorzata Korzuchowska trenuje 2 razy w tygodniu. Bardzo to polecam. Małgorzata Korzuchowska już w 2023 roku zaczęła przykładać większą wagę do dbania o swoją sylwetkę. Od początku roku regularnie trenuję. To jest wielka zmiana w moim życiu. Nigdy tego nie robiłam tak regularnie, 2 razy w tygodniu. Czuję, że mi to służy i energetycznie, i psychicznie. Bardzo to polecam, wyznała w rozmowie z portalem dzieńdobry.tvn.pl. Aktorka opowiedziała też o swoim jadłospisie. Przyznała, że nie jest najlepsza, jeśli chodzi o diety, ale przez cały rok stara się jeść rozsądnie i wybierać takie pokarmy, które dają jej energię i są zdrowie dla organizmu.